Dawajcie te suby, bo mi tu łeb zawracają, żeby wam to powiedział. Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Mamy go. Mamy go, siedzi na swoim fotelu, przy swoim mikrofonie, w swoich słuchawkach. Radiowy jednorożec, po prostu unikat. W kościołowej koszuli dzisiaj. Tomasz Olbratowski. Jedna pani z Ameryki, tak zwana krytyk właśnie tego, oznajmiła, że czas jest rasistowski, ponieważ został wymyślony przez białych Europejczyków, dla których miał wartość pieniężną. Nie wiem, może, ja nie znam aż tak Europejczyków, no. W każdym razie jest to jedno z głupszych stwierdzeń. Inne, jeszcze głupsze, brzmi: czas to pieniądz. Bo przecież są ludzie, którzy mają czas, a nie mają pieniędzy, prawda? Bo mają czas. Ale są też ludzie, którzy nie mają czasu, a mają pieniądze, no bo nie mają czasu. Czas jest w mordę przewrotny, to jest oszukańcza szuja. Bo jak to jest, że rano tylko na 5 minut zamykam oczy, a jak otworzę, to minęło 40? No nie rozgryziesz czasu, no bo nie da się go zatrzymać, tak pędzi. Najlepszym dowodem na szujostwo czasu jest lustro. Wraz z upływem czasu produkują coraz gorsze lustra. Ich jakość znacznie się bardzo ostatnio pogorszyła. Bo obecnie przeglądanie się w lustrze, ja na przykład ograniczam do minimum, życie jest wystarczająco przygnębiające. Dawniej to jak człowiek spojrzał w lustro, to aż miło było popatrzeć, a teraz dajcie spokój, jakieś omamy. Staję przed lustrem, kurne, a tam jakiś stary chłop zasłania mi widok, nie? Albo idę kiedyś w sklepie odzieżowym, patrzę na jakiś śmieszny gościu. Panie, to jakiś to znajomy, mój kumpel ze studiu. Podchodzę mi, że nie, to kurde, ja w dużym lustrze. Tak, upływający czas przegląda się w lustrze. Takie mądre, skupcie się, jeszcze raz powtórzę. Tak, upływający czas przegląda się w lustrze. Kiedyś zapytałem: lustereczko, powiedz przecie, kto jest na świecie. Ono nic, zatkało jak kakao. Jak my z takimi brzydkimi lustrami zbudujemy piękny kraj i w jakim czasie, to ja nie wiem. No ładnie będziemy wyglądać.